To działanie wyłącznie prewencyjne i ma charakter wyprzedzający, informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, zwołując jednocześnie konferencję na temat dystrybucji i odkupu potasu wśród mieszkańców Rzeczpospolitej. Jak wskazuje MSWiA, działanie to wynika z faktu, że na terenie Ukrainy, w rejonie Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, trwają działania wojenne i istnieje ryzyko, że znajdujące się tam obiekty mogą zostać uszkodzone. Ubiegłoroczny przetarg grupowego zakupu energii elektrycznej wygrało PGE, oferując energię za niepełne 16 milionów złotych. Aktualnie ogłoszone postępowanie wskazuje kwotę 47 milionów złotych. Co z tą halą? Dociekał podczas ostatniej sesji radny Karol Korneluk. Jesteśmy w tej chwili na etapie procedowania projektu budowlanego. Kraków w 2019 roku oszacował, że hala nad Orlikiem kosztowałaby miasto od 15 do 20 tysięcy złotych miesięcznie.